Z początkiem nowego roku w mysłowickim sporcie rozpoczął się okres licznych zmian. Uwagę przykuwa przede wszystkim nowy, dynamiczny wizerunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto dyrektor Bartłomiej Gruchlik odbył spotkanie z nauczycielami, które zapoczątkowało zmiany w mysłowickim sporcie szkolnym. Zmieniamy wizerunek, zmieniamy logo i troszeczkę bardziej się będziemy promować. I przy okazji będziemy bardziej promować Was i Wasze dzieci i Waszych uczniów. Chcemy pokazać, jaki jest u nas, na jakim poziomie sport u nas stoi, a stoi wysoko, bo co roku jak się spotykaliśmy, ja jeszcze z tamtej strony, to wszyscy cieszyliśmy się, że ten sport stoi bardzo wysoko. W celu omówienia tych zmian 15 stycznia w hali sportowej odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich mysłowickich szkół. Państwo są najważniejsi w tym całym łańcuszku, bo wy pracujecie u podstaw, wy pracujecie z tymi dzieciakami, wy się z nimi spotykacie i macie z nimi kontakt codzienny. Także wasze opinie i wasze zaangażowanie w sport młodzieżowy jest dla mnie kluczowe. Dyrektor MOSiR Mysłowice przedstawił zmiany dotyczące wizerunku jednostki, zaprezentował nowe logo oraz zapowiedział pojawienie się tablic informacyjnych w każdej mysłowickiej szkole, tak by młodzież na bieżąco miała dostęp do informacji o wydarzeniach sportowych, w których może wziąć udział. Bartłomiej Gruchlik przedstawił także propozycję nagradzania szkół uczestniczących w zawodach poprzez doposażenie ich w sprzęt sportowy, natomiast uczniów biorących udział w zawodach poprzez uhonorowanie trofeami i medalami. Zmiana systemu nagradzania szkół za udział w szkolnej rywalizacji sportowej wiąże się z dofinansowaniem zakupu sprzętu sportowego. Im szkoła częściej będzie uczestniczyła w rozgrywkach, tym na większą ilość nowego sprzętu będzie mogła liczyć. Jestem zadowolona z przebiegu tego spotkania. Wyjaśniło się parę kwestii takich, które ostatnio były problematyczne. To znaczy, jeżeli chodzi o finanse na przykład na sprzęt sportowy, wyjaśniły się sprawy różnego rodzaju dyscyplin sportowych, zawodów międzyszkolnych, zawodów w różnych dyscyplinach sportu. Także wszystko mamy wyjaśnione i myślę, że każdy już teraz powinien być zadowolony i pracować z pełnym zadowoleniem i satysfakcją. Dyrektor przedstawił także propozycję zajęć podczas ferii zimowych. Wrócił do sprawy udziału młodzieży i rodziców w zawodach. Przykładowo na mecze pierwszoligowego zespołu siatkówki Silesii Volley szkoły otrzymywać będą bezpłatne bilety wstępu. Poprosił także o dalsze zaangażowanie wychowawców, aby jak najliczniejsze grupy młodzieży mogły uczestniczyć w tych zawodach, co przyczyni się do dalszej popularyzacji osiągnięć mysłowickiego sportu, które przecież są naprawdę imponujące.